Co pan dzisiaj tutaj robi? Dziękujemy bardzo, pan Andrzej Poleta. Cześć dziewczyny. Kochani, dla porządku przypominamy. Pan wie, co się tu dzieje. Że po. Relacje robimy właśnie z wydarzenia. Więc jeżeli. Będzie Natalia Mechnik przygotowuje się jeżeli, Marcin Rola. Jeżeli. Żeby poszło nam to sprawnie. Polska zostanie oddana pod fach WHO. To będziemy musieli ukrywać się po lasach. To będzie wojna domowa. Będziemy walczyć z tymi, którzy nas będą zgodnie z prawem zniewalać, przymuszać, zabijać. Jestem tutaj, ja mam 63 lata. Ja miałem piękne życie. Fantastyczne rzeczy. Dwa razy byłem na Antarktydzie. Miałem piękną żonę. Ja jestem gotowy na śmierć. Ale ja mam do tego prawo. Natomiast wy, młodzi ludzie, wy, przed którymi jest 30-40 lat dobrego życia, czy chcecie je spędzić jako rebelianci, jak w filmach Gwiezdne Wojny, ścigani przez Imperium, zabijani, zniewalani? Oficjalnie w traktacie WHO, w traktacie pandemicznym, chodzi o to, żeby po prostu kraje współpracowały bardziej między sobą, jeśli przyjdzie jakiś kolejny wirus, kolejne zagrożenie. Czy nie jest to dobre? Powiem ci tak. Każdy Alfons współpracuje ze swoją kurwą. To jest taka sama współpraca. Ba, on nawet mówi, że on ją chroni. I powiem ci coś. Rzeczywiście tak jest. Tylko usługi, które daje seks workerka dla ludzkości, są niewspółmiernie mniej niebezpieczne niż to, co proponuje WHO. Ja siedziałem 6 miesięcy za Billa Gatesa. Dostałem wyrok tajny, kapturowy, bez informacji. Nie miałem prawa się obronić. Bill Gates w ogólnej przestrzeni światowej mówi o depopulacji, o mordowaniu ludzi. On chce, żeby nas było miliard na świecie. Zaproponowałem towarzyszom amerykańskim, żeby zrobili z tym porządek. Polski sąd skazał mi na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Ale Bill Gates rzeczywiście chce zabić ludzi. Zastanawiam się, jak ludzie myślą, że się załapią na ten złoty miliard, który proponuje Bill Gates? Zginiemy. Nie miejcie złudzeń, ludzie. Nie miejcie złudzeń. Ja nie mam złudzeń. Ja przeżyłem pandemię, ty też przeżyłeś pandemię. W tej pandemii zabito moją żonę przez procedury. Procedury. Takich śmierci proceduralnych jest 250 tysięcy. WHO stoi na straży zysku koncernów farmaceutycznych. A oni są pod tym względem szaleni. Szaleni. Ja nie jestem histerykiem, nie jestem dewotem, nie jestem bigotem, nie jestem człowiekiem zakłamanym, ale polski interes narodowy to dla mnie jest również moja dobra starość, że nie pojawi się urzędnik z WHO i powie: panie Olszański, skończył pan 70 lat, proszę zrobić 100 przysiadów i 30 pompek. Niestety nie zrobił pan. Pana ślad węglowy jest tak niebezpieczny dla planety, że niestety musi się pan poddać eutanazji. Mówię rzeczy, o których jeszcze do niedawna, jeśli by ktoś tak mówił jak ja, to ludzie by się pukali po czole. Ale to się dzieje w Holandii, to się dzieje w Brukseli. Zabija się ludzi. Tylko widzi pan, to jest protest przeciwko temu, żeby WHO nie przejęło władzy nad konkretnymi krajami, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną. Ale z drugiej strony, jaki my mamy inny wybór? Niedzielskiego, Szumowskiego i teraz pewnie Arłukowicz. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Nie, to jest między Rzeżanską a Syfem. Można wybierać, co jest lepsze. Nie jesteśmy niestety Islandią. Nie możemy dokonać takiego buntu obywatelskiego, który się dokonał w Islandii. Czy na Islandii, tak? Natomiast musimy się starać. Presja ma sens. Czyli twój kanał, twoja robota, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak jest wielka i ważna. Ponieważ w sposób cywilizowany, tak jak biały człowiek potrafi, przekazujesz informacje, lekko je interpretujesz, ale trzymasz się triady klasycznej. Prawdy, dobra i piękna. I nie masz z tego zysku, narażasz się, że jakiś ośrodek monitorowania nie wiadomo czego stwierdzi, że mowa twoja jest mową nienawiści. I da, wiesz, do prokuratury doniesienie, że on, jako nie heteronormatywny Żyd,
uważa, że zagrażasz jego egzystencji. I prokurator, seremetowski prokurator, bo seremeta skupił 105 prokuratorów w taką bandycką organizację, która ma za zadanie tropić ruchy wolnościowe, narodowościowe i patriotyczne. To jest niezgodne z konstytucją. I oni stwierdzą, tak, on jest za dobry. On rzeczywiście uświadamia ludzi. Jego przekaz dociera do tych, do których absolutnie nie dociera wariat olszański. I powiedz mi, kto cię wtedy obroni? Ja mam, wiesz ile procesów? Za mowę nienawiści. Także przypominają. Dodaj zero. Dzisiaj toczy się walka o naszą wolność. To słowo jest tak wyświechtane, tak zużyte, tak zniknęło właściwie. Wolność, nic nie znaczy wolność. Dzisiaj wolność znaczy, czy będziemy żyli, czy nie. W Niemczech jest ponad 2 miliony ludzi, którzy skarżą firmy farmaceutyczne o odszkodowania. I wiesz, co się dzieje? Firmy farmaceutyczne mówią, ale przecież myśmy wprost mówili, że nie bierzemy za to odpowiedzialności. Rządy się na to zgodziły. Winni są lekarze. I firmy farmaceutyczne uruchomiły cały sztab, armię prawników, którzy bronią tych ludzi przed lekarzami. Drżyjcie, lekarze, drżyjcie, bo może się okazać, że jesteście jedynymi winnymi tych niepożądanych odmian szczepionek. Problem polega na tym, że w sytuacji politycznej obecnie świadomość jest znikoma. Naród jest podzielony, społeczeństwo jest podzielone na tych, którzy uważają, że my jesteśmy płaskoziemcy, a oni są postępowi. Ale to oni umierają na udary serca. Oni umierają na zatrzymanie krążenia. Oni umierają na turboraka. Producent AstraZeneca przyznał się, że jego szczepionka może wywoływać turboraka. Zaszczepiony medyk w Szczecinie, student medycyny, młodych człowiek. Dostał pewnego dnia niekończącego się kwotoku z odbytu. Okazuje się, że po zaszczepieniu ma raka, który go pożera w trybie błyskawicznym. Nie było takich zgonów. Eksperyment medyczny, za którego nikt nie chce brać odpowiedzialności. Nikt, dosłownie nikt. Zbiera swoje żniwo producent. I szczepionki powiedział, że to jest kwestia 5 lat. Oby się mylił. No, sytuacja jest taka, że tutaj rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią, że Polacy mają głos. Ludzie mają swój głos i mogą zakwestionować to wszystko. Mówią, że głos mieliśmy 15 października, dopiero co. Znowu wygrał PiS i PO. O czym to świadczy o Polakach? Czy my faktycznie jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić? Słuchaj, ja widziałem ten proces, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, kiedy garstka przestrzegała, żeby tego nie robić. Garstka. Ale o czym my mówimy? Jeśli ludzie się potrafili zaszczepić, czyli przyjąć eksperyment medyczny, za który nikt nie brał odpowiedzialności, po to, żeby pojechać na wakacje do Egiptu? Albo na tydzień wakacji do Chorwacji? O czym mówimy? Temu winny jest monopol informacyjny, który jest w rękach jednej opcji politycznej. Bo czy TVP, czy TVN, czy Polsat, bez znaczenia. Jeśli nawet uważaj, jeśli nawet Radio Maryja i telewizja Kram zdradziła swoich wiernych, bo stanęła po stronie Big Farmy. Przecież żyje nie z Big Farmy, tylko żyje z datków swoich wiernych. Jeśli nawet Radio Maryja to już tylko zostały takie nośniki medialne jak Twój, czy NPTV, czy jeszcze kilka innych kanałów, których tu nie wiem, z zapomnienia. Centrum Edukacyjne, Korczarowski. Ale to jest nisza. Ile ludzi Ciebie ogląda, powiedzmy? Ja tu jestem. Mamy tam około 7 milionów wyświetleń. Super. Ale popatrz, teraz gdyby ci dano w mediach głównego ścieku, takiego, gdzie człowiek wyzwala za przyciśnięciem guzika i gdybyś występował, on miał pół godziny dziennie, to miałbyś wpływ. Tu stoi człowiek, 40 razy wyrzucano kanały na NPTV, nadajemy w tej chwili na niezależnej platformie D-Live, może niszowej, ale istniejemy, funkcjonujemy.
temu. Wywalili ci kanał? Zrobili ci bana? No to ci gratuluję. Ale liczysz się z tym? Ale macie każde słowo, właśnie, nie oszukujmy się. Widzimy, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Ale przekażesz, to jest okej. Okay. Słuchaj, jeśli stwierdzą, obyś miał setki milionów widownie. Jeśli stwierdzą, że zagrażasz biznesowi, to cię zgaszą. Wczoraj zgaszono nas za wiersz Tuwima. Za wiersz Tuwima wyrzucono nas z Kwiatów Polskich. Kiedy będzie się zacieśniać atmosfera, kiedy rzeczywiście będzie gorąco, to nawet bójki na ulicy z policją nic nie zmieni. Nie wiem, co się musi stać. Co musi obudzić świadomość Polaków? 15 października to nie były żadne wybory. To był festyn. Jak to się mówi? To nie były wybory. To było referendum, kto ma rację. Nic więcej. Ponieważ ludzie wybrali ludzi, którzy doprowadzili ich 8 lat temu do sytuacji takiej, że wybrali ich przeciwników. To jest gringolada z pomieszaniem. Jeszcze nigdy w historii Polacy nie byli tak sturaczeni, tak zmanipulowani i tak chętnie nie rezygnujący ze swojej polskości. Ale poziomie sturaczenia pokazuje samo referendum. Referendum, w którym zadaje się pytanie, czy Polacy godzą się na wpuszczanie imigrantów. Ale zaraz, to nie ten sam rząd 2 lata wcześniej wpuścił tabuny imigrantów, nie sprawdzając ich. Rząd, który miał chronić wschodniej granicy, rzekomo flanki Unii Europejskiej, a nie wprowadzał obostrzeń covidowych. 2 tygodnie przed rozpoczęciem wojny Polacy, którzy wracali spoza Unii do Polski, musieli mieć 2 tygodnie kwarantanny. I co? Nagle nie ma kwarantanny, nie ma covida, wszystko się odblokowuje. Puszczamy kilka milionów ludzi z Ukrainy do Polski i nikt się o to nie pyta Polaków, czy się godzą. Nie, zapytali się tylko 2 lata później. I dowiedzieli się, że Ukrainki już były w ciąży albo rodziły dzieci. Kiedy korzystali z polskich przywilejów, kiedy się okazało, że rok pracy w Polsce daje więcej przywilejów niż Polakowi po 25 latach. Więc po raz kolejny jesteśmy w sytuacji, w której ludzie spoza Polski, nie pracujący na jej gospodarkę, na jej finanse, na jej budżet, mają więcej przywilejów niż Polacy, którzy w sercu noszą ojczyznę i budują ją od pokoleń. I to też chcemy zmienić, żeby polski interes narodowy był tym, co w Polsce napędza ludzi, co sprawia, że Polakom opłaca się pracować, co sprawia, że miliony Polaków, bo Polonia, Polacy, to wyjątkowo naród. Prawie połowa polskiej populacji jest na emigracji. My musimy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie nie byli zapraszani do Polski, a sami chcieli tu wracać, żeby w końcu mogli wrócić tam, gdzie ich serce ciągnie, do Polski. Polski, jaką znają, jaką kochają, jakiej chcą. Polski, w której mogą się bogacić, Polski, w której mogą się rozwijać, w której mogą wzrastać ich kolejne pokolenia. Bo Polska to jest wyjątkowa przestrzeń, to jest kraj, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością, w którym solidarność wielu pokoleń jednocześnie zezwala na indywidualizm każdego człowieka. I mówienie, że Polacy są antysemitami, że są ksenofobami, że Polacy mają jakieś chore poglądy, to jest po raz kolejny obrażanie Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy jednym z najbardziej otwartych krajów na świecie i dajemy szansę każdemu. Ale nie godzimy się na odbieranie naszych praw i traktowania nachodźców z przywilejami. Nie mamy w Polsce problemu z Wietnamczykami, nie mamy w Polsce problemów z Pakistańczykami, nie mamy problemów z krajami Kambodży, Chińczykami. Oni przychodzą, uczciwie pracują, rozwijają się, budują naszą gospodarkę, płacą podatki. Znamy młodego człowieka, który urodził się w Polsce, a poprzednie, zaraz ludzie o tym rozmawiali. To jest właśnie symbole aresztować. Poprzednie jego pokolenia, które przyjechały do Polski, byli Wietnamczykami. I pytamy się go, kim jesteś? On mówi, jestem Polakiem, czystą polszczyzną. Więc mamy bardzo pojemne, bardzo
bardzo pojemne ideę państwa i przestrzeń. Nie pozwalajmy sobie tylko wchodzić na głowę. A teraz to, co słyszeliście. Policja przyszła zaaresztować symbole. Polskie symbole narodowe. Zobaczmy, co tu mamy. Ręce Boga. Słowiański symbol. Historia Polski. Kolejna historia Polski. Koło. Mamy... To jest Krzysztof Leryński. Mam takie pytanie, listę do was. Dlaczego wy aż tak prowokujecie? No bo gdybyście mówili tak, jak ty teraz na przykład mówisz, no to pewnie nie mielibyście żadnych problemów. Ale gdzie jest ta prowokacja? W wulgarnych tekstach, skrajnie wulgarnych, bardzo często na waszych transmisjach na żywo, co chodzi po internecie, jest mnóstwo zrzutów z tego. Macieju, jeśli byście ile chodzi wycinków w swoich wypowiedzi? Ale jeśli, materiały. Ale jeśli byście nie wypowiadali się w tak prowokacyjny sposób, stricte, celowo prowokacyjny, bo w przeciwnym razie, no tak jak teraz... Nie, Maciek, jesteś w błędzie. Nasze wulgarne... Ale nie banowaliby was. Maciej, codziennie tworzymy jeden materiał. Mówicie, w pewnym okresie tworzyliśmy dwa dziennie. Tych materiałów nie znajdziesz. Ale wy mówicie, wycinki, które nas w zupełnie innym świetle ale stawiają. Mówicie, że media mają sens. Media mają znaczenie niezależne. A zachowujecie się w sposób stalowo prowokacyjny, przez to was banują. Słuchaj, Maciek, my nie mamy pretensji, że nas banują. Nie mamy ale pretensji. W tym razie byście mieli dużo więcej zasłuchaj, możliwe. Natomiast czas, wojna zmusza do gwałtownych reakcji. My już to z rozpaczy. Ponieważ jeżeli zwracasz komuś uwagę, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, na niego to nie działa. Jak rykniesz na niego krótkim, zdecydowanym tekstem, to wzbudzasz w nim to, co jest potrzebne. Chwilę refleksji. Zdanie, które było tak wiele razy w internecie puszczane. Jak to było? Dobrze, zaszczep się, jak masz taką ochotę, ale jeżeli będziesz zmuszał mnie do zaszczepienia, albo mojego przyjaciela, albo dzieci mojego przyjaciela, to odpierdolę ci łeb francuskim bagnetem. To była rozpacz. Wiesz, ile to zdanie uratowało ludzi, bo się poprzez śmiech, refleksję, zdumienie zaczęli zastanawiać, o co chodzi. Wiesz, ile mamy objawów telefonów w ulicach, w różnych miejscach Polski. Panowie, dziękujemy wam, bośmy się nie zaszczepili, bo nasi rodzice, którzy się zaszczepili, już nie żyją. Bośmy się zreflektowali, przeczytaliśmy, że zaraz, my mamy waszą odpowiedzialność, a nikt za nią nie bierze. Wiesz, to nie jest z naszej strony zimna, bezwzględna kalkulacja. To jest akt szału wojennego. Szału wojennego. Widocznie taki mamy charyzmat. Widocznie do tego zostaliśmy powołani. Popatrz, jest miejsce na świecie dla takiego ciebie. Dziękujemy ci za to i życzymy ci, żebyś miał tyle pomysłów, żebyś te pomysły po prostu musiał do jakiejś lodówki zakładać, to byłyby tak bezsenne, że żalby ci było się z nimi rozstawać. Żebyś miał pieniądze, żebyś miał czas. I bardzo dobrze, będziesz szefem wielkiej telewizji, dasz nam w swojej telewizji godzinną audycję i powiesz, panowie, róbcie co chcecie. Nie wchodzę w waszą narrację. Możecie za to odpowiedzialność. Pamiętajmy też o wyjątkowej przestrzeni. Przestrzeni, która jest w pewien sposób całkowicie zabrana przez tych, którzy uważają, że tylko oni mają prawo się wypowiadać. Nasza postawa, chociaż czasami trudna do zaakceptowania, czasami wątpliwa dla niektórych, my możemy zaakceptować cudze zdanie, zostaną ukarani. Powoduje, dotyczy to że przede wszystkim przesuwamy nieco granice, ponieważ słynne okno Overtona. Do tej pory granica przesuwana jest tak, że zabiera nam się naszą przestrzeń. Wolno nam powiedzieć coraz mniej, coraz bardziej prawdy mówić, coraz mniej prawdy możemy mówić, bo ona jest nazywana fałszywymi przymiotami, jak mowa nienawiści, krytykowanie, obrażanie kogoś. Przesuńmy tą przestrzeń, odzyskajmy przestrzeń, którą mieliśmy. Nawet w mediach PRL-u można było pisać więcej. Nawet w czasach cenzury PRL-u
była księga cenzury i było jasno wiadomo, co wolno, a czego nie wolno. Dzisiaj coś mówisz i się okazuje, że obraziłeś kogoś, bo on nie jest heteronormatywny, a jeszcze czuje się Żydem. No ale to on się czuje. To niedługo dojdzie do tego, że nie będziemy się witali słowami cześć, dzień dobry, jak się masz, tylko przepraszam. Czym dzisiaj jesteś i dopiero będziesz mógł się z nim się witać. Bo nie wiesz, kim on się dzisiaj czuje. I teraz mamy pewien paradoks, bo ludzie, którzy mówią, ja się czuję kobietą, mów do mnie jak do kobiety. Dajemy się oszukiwać i oddajemy. Jak ja się poczuję 65-letnią kobietą i pójdę do ZUS-u, to ZUS ma mnie zabrać poważnie i wypłacić mi emeryturę? Nie przyzwalać na bezprawie wobec siebie. Ja się pytam. Gdzie jest granica traktowania poważnie? Bo kiedy kogoś atakujesz za to, że on się na ciebie gniewa, że uważasz, że mówisz do niego mężczyzna, widzisz mężczyznę, mówisz mężczyznę. Wszyscy za jednego. I on ma cię prawo skazać, ścigać po sądzie, bo to jest nienawistna mowa. A dokładnie w tej samej sytuacji. Dokładnie w tej samej sytuacji idziesz do urzędu i ciebie wyśmiewają, no to kto tu jest niepoważny? My? Czy urzędnicy, którzy z jednej strony nas karzą za to, że zwracamy się w niewłaściwy sposób, nazywają to mową nienawiści, a z drugiej strony nie uznają czegoś, co nas należy nazywać samopoczucie. Kto jest niepoważny, ja pytam. My walczymy o to, żebyśmy wszyscy byli traktowani równo i poważnie. To jest podstawa. Żadnych przywilejów. Równi! Na co równi wobec siebie? Maciek, a teraz zobacz. Jak można nie wspinać się na szczyty wulgaryzmu, jeżeli poważni ludzie z tytułami profesorskimi wygłaszają w przestrzeni światowej, że jeżeli 4-letnie dziecko, które urodziło się jako chłopiec, stwierdzi, że jest dziewczynką, to matka idiotka bierze to dziecko, prowadzi do specjalnego punktu, który się nazywa punktem konsultacyjnym i wdrażane jest wobec tego dziecka cały system hormonalny, który zmienia go po to, żeby w 18 roku życia go okaleczyć i stworzyć z niego kalekę. Jak można na to patrzeć i spokojnie na przykład cieszyć się życiem, jeśli to nie jest jednostkowe? To zaczyna się robić powszechne, jeśli w byle jakich szkołach dyrektorki przerażone instrukcjami z kuratoriów otwierają toaletę dla nieheteronormatywnych, tak? Ja myślałem, że dożyłem pewnej cezury, gdzie mój system wartości się zawalił, kiedy w 2000 roku w Anglii zabroniono używać słowo mama, ojciec i matka w szpitalu, kiedy wprowadzono rodzic pierwszy, rodzic drugi. Myślałem, że to już jest koniec, że już nic gorszego się nie może stać. Ale jeśli słyszę, że schodzimy teraz na inną przestrzeń, że my mamy się pozbyć swojej własności. Zaczynamy od samochodu. Ponieważ... A co tam samochód? Jeżeli wychodzi posłanka staje i mówi, trzeba zlikwidować dwutlenek węgla. To powiedz mi, Maciek, przecież mam, patrzę na nią i mogę tylko powiedzieć, ty głupia, stara. Rozmawiać ze znajomymi, z rodziną. Chodziłaś do szkoły, słyszałaś o fotosyntezie? Ona chce zlikwidować dwutlenek węgla, ale siebie przy okazji nie. Tylko wiesz, co za tym idzie? Doprowadzą nas do nędzy skrajnej, doprowadzą nas do rzeczywiście sytuacji, że będziemy żyli w obozie koncentracyjnym, bo obóz koncentracyjny rzeczywiście zabezpiecza ludziom wszystko, co dla nich w życiu najważniejsze. Sranie, szczanie, spanie, jedzenie i pracę. I nic więcej nie potrzebujesz do szczęścia. Życie! Więc nie zmienimy się na pewno. Nie zmienimy się. Zapewniam cię, że gdybyś miał czas, ale nie musisz. Obejrzał nasze programy w całości, nie wyfiletowane. To byś zobaczył, że potrafimy być kulturalni, normalni. Ja wiem, bo widziałem parę filmów, w których mówicie naprawdę bardzo poważnie, z sensem. Mimo wszystko i tak trafia do szerokiej publiki. Żebyście tylko usunęli z tego celową prowokację, moim zdaniem. To nie jest
Maciek, nie co mówię. Nie, Maciek, coś ci powiem. To jest ból. Słuchaj, mnie w 2020 roku procedury covidialne zabiły małżonka. Oddałem moją żonę do szpitala. Przeżyłem z nią 38 lat. Moja żona wpadła w śpiączkę i z miejsca po przybyciu do szpitala, do którego nie mogę wejść, ponieważ policja, wojsko, podczepiono ją pod respirator, bo takie są wytyczne były. I moja żona zmarła po 7 godzinach, spalono jej płuca. Elon Musk mówi, że zgodnił z naukowcami chińskimi, że podłączanie ludzi pod respirator było wielkim błędem i kończyło się śmiercią. Moja żona nie miała COVID-a, ale szpital za moją żonę dostał gigantyczne pieniądze za statystykę medialną, a lekarz, który ją podłączył do tego respiratora, zrobił to zgodnie z procedurami, jest niekarany, nietykalny, dostał za to 4800 zł. Powiedz mi, jak mogę być jeszcze uprzejmy, miły i normalny? Jak mogę być? Co mam zrobić? Mam pojechać po Iranu i zamówić dla siebie pełnowymiarowy, specjalnie dla mnie uszyty pas szachida? Może pan mówi się jak teraz. I na pewno by pana nie balowali. Słuchaj, powiem ci tak. W naszej cywilizacji mężczyzna umiera pierwszy. Taki jest porządek rzeczy. Kobiety przyjmują po nas, przyjmują dzieci, wnuków, gospodarstwa. Powiemy, że bycie wdowcem to jest dla mężczyzny. Ja to tak odczuwam. Że śmierć mojej żony, nie może pójść na marne. Moja żona była bardzo świadomym człowiekiem politycznym. Była narodowcą, była wielką artystką, była człowiekiem niezłomnym, nigdy się nie sprzedała. Wiem, o co jej chodzi. Skoro jestem taki za jej przyzwolenie, uratowaliśmy z Marysji, uratowali mnóstwo ludzi, budząc ich świadomość. Znaczy, tak ma być.